1945 roku zakończyła się II wojna światowa. Do niemieckiej kiedyś Świdnicy zaczynali przyjeżdżać repatrianci ze wschodu. Ich historię udało nam się uwiecznić na kamerze. Posłuchajcie Państwo, bo są to bardzo piękne wydarzenia. Nazywam się Marianna Szabłowska. 60 lat wytrwałam w jednym miejscu. I mam co wspominać. I wnukom mam co opowiadać. W którym roku przyjechała Pani do Świdnicy? Proszę Panią, przyjechałam w 1947 roku, w sierpniu. Przyjechałam do pracy, bo tu siostra już rok wcześniej przyjechała, w 1946, i pracowała w centrali telefonicznej na poczcie. Ja przyjechałam do niej do pracy, ale ponieważ okazało się, że nie mam 18 lat i nie zostałam przyjęta na pocztę, ale znajomy, który był wcześniej już w Świdnicy, był zorientowany i załatwił mi pracę w Zjednoczeniu Kamieniołomów, też w centrali telefonicznej. I tam pracowałam 2 lata w Zjednoczeniu. Ta znajoma mnie namówiła, żeby przejść na lepiej płatną pracę do renifera. Ale jak się przekonałam, jaki to jest po prostu większa odległość do pracy, to też tylko wytrzymałam 2 lata i przeniosłam się bliżej do Rady Miejskiej. Tu na Konopnickiej było Prezydium Rady Narodowej i tutaj pracowałam i w dziale meldunkowym. W ogóle miałam etat w dziale administracyjnym. Także też przypracowałam 2 lata od października 47 do 49 przypracowałam. Potem pracowałam w reniferze, ale też tylko 2 lata. I przeniosłam się, tak jak mówiłam, do prezydium. Tu były na Konopnickiej, były biura. A skąd Panie przyjechałyście? Proszę Panią, przyjechałyśmy z Lubelskiego. Urodziłam się, bo rodzice się przeprowadzili. Mieszkali za Opolem Lubelskim, ale się przeprowadzili do Karczmisk. I ja tam urodziłam się jako ostatnie dziecko, bo ojciec chorował i zmarł w wieku 29 lat. Czy to dla takiej młodej osoby, 17-letniej dziewczyny, taka przeprowadzka w nieznane, w drugą część Polski, czy to był strach, czy wręcz przeciwnie, czuła Pani, że to wyzwanie? Miałam oparcie, bo miałam siostrę, która już tu rok mieszkała, pracowała na poczcie, a ten znajomy załatwił mi tą pracę w Zjednoczeniu Kamieniu, to było blisko. I czułam się bezpiecznie zresztą. Gdzie Pani mieszkałyście w Świdnicy? Proszę Panią, pierwsze mieszkanie to mieszkałyśmy Naukowej pod Dwunastką, tu gdzie potem Świech miał sklep. Także przepracowałam w reniferze 2 lata i tak jak mówiłam, przeniosłam się do prezydium i jeszcze zapisałam się do szkoły, do gimnazjum. Także pracowałam i chodziłam jeszcze
na lekcje, bo po pracy. A proszę mi opowiedzieć, jak wyglądała Świdnica? Jakie to było Pani pierwsze wrażenie, kiedy Pani zobaczyła miasto, w którym Pani mieszka i żyje do dzisiaj? Proszę Panią, było przyjemnie, bo było dużo zieleni. I były jeszcze zabytki. Mamy piękną katedrę. Czy poznała Pani, no na pewno poznała Pani swoich rówieśników, towarzystwo, z którym pewnie było w szkole, z całej Polski? W szkole. Czy te przyjaźnie przetrwały? Proszę? Czy te przyjaźnie przetrwały z tymi właśnie nowymi osobami, z którymi Pani się spotkała na początku swojej drogi w Świdnicy? Mieszkała Pani na ulicy Łukowej, a później zmieniła Pani mieszkanie i gdzie Pani zamieszkała? Proszę Panią, ale to już dopiero później. W 1948 roku wyszłam za mąż. Niepotrzebnie, za wcześnie. I mieszkaliśmy też na Łukowej, tylko piętro wyżej. Tam był taki jeden pokój, to akurat dla młodego małżeństwa. Dla młodych, tak. Piętro wyżej mieszkaliśmy. Czy miała Pani na początku, właśnie mieszkając w Świdnicy, swoje ulubione miejsca, gdzie Pani chodziła? Kluby, kawiarnie, jakieś parki, miejsca spotkań? Proszę Panią, też jeszcze zaczęłam śpiewać w chórze kościelnym w 1948 roku. Także po pracy szłam jeszcze do szkoły, a jak była możliwość uczestniczenia w lekcjach chóru, to chodziłam właśnie jeszcze śpiewać. Organistą był pan Malinowski. To był 1947-1948, chyba do 1950 roku. Tutaj jeszcze mieszkali Państwo Malinowscy. Także to był wspaniały organista. Czy przyjeżdżając do Świdnicy w 1947 roku było widać ślady zniszczeń powojennych? To znaczy jedna tylko bomba upadła w okolicach dworca i tam było takie gruzowisko, ale potem zostało uprzątnięte i kolej funkcjonowała. A czy stykała się Pani również z Niemcami, którzy przez pierwsze lata również mieszkali w Świdnicy? A dużo, dużo mieszkało. I każdy, kiedy chciał, to wybierał sobie, gdzie chce mieszkać i wyjeżdżali. Decydowali się na wyjazd. Także nikt ich nie wyganiał, sami wyjeżdżali. No bo potem były te ograniczenia z wyjazdami. A jakie były Pani pierwsze myśli? Przyjeżdżając do Świdnicy, myślała Pani, że przyjeżdża Pani tutaj na chwilę? Czy przyjeżdża Pani już tutaj spędzić całe życie? To znaczy, nie nastawiałam się, że będę to, ale potem się inaczej losy potoczyły. Jak już się zdecydowałam na założenie rodziny.
to już raczej byłam zdecydowana, że zostanę na dłużej. Czy na zawsze, to trudno było przewidzieć. A co najbardziej podobało się w Świdnicy pani, co różniło się od wsi, gdzie pani mieszkała? Proszę panią, tam była duża wioska, gdzie były i Rada Narodowa, i poczta, i lekarz, i apteka, i pałac był, bo tam właśnie dziedziczka mieszkała w tym pałacu. Ale mądra kobieta, bo siała, znaczy decydowała o posianiu rumianku, chmiel, były plantacje chmielu, także ludzie mieli zajęcie, a ona korzyść, bo jak dostarczała do aptek czy do zakładów farmaceutycznych, proszę panią, takie rzeczy jak rumianek, nagietki, melisa, też hodowle cebuli, plantacje były. A Świdnica była miastem, zupełnie czymś innym. Tak. No ale właśnie dlatego, że blisko pracowałam, to znaczy początkowo. A takie najprzyjemniejsze wspomnienia związane z tymi pierwszymi latami w Świdnicy, co jest takiego, co myśląc pani o swoim przyjeździe z uśmiechem wspomina? Tak, właśnie był... Była tu, tak jak przed remontem, fontanna, gdzie dosyć głęboka, że dzieci mogły pływać. Szkołę pamiętam dobrze, bo też mieliśmy. Pamięta pani park centralny, jak tak, wyglądał? Tak, proszę panią, i halę targową tam w parku, proszę panią, i na cmentarz człowiek czasem poszedł, chociaż nie miałam tu nikogo, ale tak, przejść się i poodwiedzać tych, co odeszli. Czy z perspektywy czasu dzisiaj, myśląc wstecz, zadowolona pani jest, że przyjechała właśnie do Świdnicy? Czy gdyby pani miała taką władzę, zmieniłaby pani to? Właściwie to nie jestem zdecydowana. Bo i dobre rzeczy wspominam z pobytu w miejscu urodzenia i tutaj też mam wiele do wspomnień. Tak jak ze szkoły, z gimnazjum, czy roczny kurs księgowości. Uczyłam się, także mam dużo dobrych wspomnień.